Zaraz, zaraz, kto tam siedzi? Czy to jest mój przyjaciel? Ej, patrzcie tam! Mój przyjaciel siedzi z jakąś dziewczyną? Ale zaraz, zaraz, czy to nie jest moja dziewczyna? Przecież to jest Patty! Co robi mój kolega z moją dziewczyną? Tak być nie może. Czekaj, podejdę troszeczkę bardziej, się skradam. Oni nie widzą, że ja tutaj jestem z tyłu i że się skradam. Podejrzę ich troszeczkę bliżej. Czekajcie, czekajcie. Tak sobie zobaczę. No siedzi tam... Ale smaczne, co nie? No, ten burger jest przepyszny. Tam siedzi z moim przyjacielem. Ej, oni sobie jedzą razem jedzenie. Oni nic mi o tym nie mówili, że się spotykają ze sobą. Przecież to jest mój kolega i moja dziewczyna. Ja powiem ci, że dzisiaj mamy taki piękny dzień, idealny normalnie na spotkanie razem. O, bardzo mi miło. Spotkanie? Ale jak to przecież to jest... O, oni nic mi o tym nie mówili. Może byś chciała jakieś naleśniczki czy coś? Patrz, no, tutaj naleśniki proszę, mam. Bardzo miłe, dziękuję, dziękuję. Ale o, się proszę teraz bardzo, nerwowałem. Naleśniczki. O, dzięki, Alek, ja nie wiedziałam, że ty jesteś taki dobry. A no słuchaj, ja jestem utalentowanym kucharzem. Kurzem widzowie, wolę subskrypcję. Dobra, widzowie też walnijcie subskrypcję, kliknijcie subika. I słuchajcie, moja piosenka nowa wleciała, możecie wejść zobaczyć. Smile So Tańcz już dostępne. Wbijajcie zobaczyć, link pierwszy w opisie. Moja piosenka wleciała i teledysk. Były też tam dziewczyny, inne. I byłem też ja oraz nowa kolekcja wleciała na sklep. Smile Slow Team, nowa kolekcja już dostępna. I tak samo są rękawiczki dostępne, zobaczcie, ubiorę. I kliknijcie też łapeczkę w górę, kto się cieszy, czy ja wam pokażę. Łapeczka, uwaga, czy ja ubieram. Łapeczka w górę, woohoo, taka uśmiechnięta jest. Łapeczka elegancka, tak samo mam skarpetki, jakbyście chcieli, jakby jest wam zimno. Dużo nowych rzeczy się pojawiło na moim sklepie. Smile Slow Team. Sorry, dobra, weźmy się skupmy teraz. No kto by chciał, to wpadajcie, wszystkie linki w opisie, smileso.pl i piosenka Smile Slow Tańcz. A teraz patrzymy. Przepraszam, pani kelnerko, czy można napój dla dwojga, tak żeby była, no jeden napój, dwie słomki bym prosił. O, to jest mega romantyczne. Ej, romantyczne, co? Oni, nie, oni tak blisko siebie o, siedzą. Dziękuję, ale dwie słomki prosiłem, dwie słomki, nie jedna. Nie, ej, oni czekaj, sobie... ja podejdę, się napiję. Ej, widzisz, podchodź do niego. Proszę. Ej, co tam dzięki robi? Dzięki, ale smaczne, naprawdę. Ej, widzieliście jak blisko moja dziewczyna blisko mojego kolegi, ale tak się nie robi przecież, że się podchodzi i się rękę kładzie. Zaraz się wkurzę. Dobra, to co ty na to, żebyśmy przenieśli się do domu, bo byśmy coś porobili w domu może? No, można jakiś film obejrzeć, co dawaj, zapraszamy. To zapraszamy też panie kelnerki, żeby nam służyły, będzie fajnie, chodź, idziemy. No, zapraszamy. Do domu? Co? Chodźcie razem, idziemy. Ej, dobra, oni poszli do domu. Do domu poszli. Nie, tym razem, wiecie co, wkurzyłem się. Mam pewien pomysł. Słuchaj, specjalnie na ciebie załatwiłem mega bingo auto. Wymyśliłem coś, widzowie, wymyśliłem. Proszę bardzo. Ej, słuchajcie, to co wymyśliłem, 300 można IQ. Poprowadzić, jeśli chcesz, proszę. Ej, patrzcie to, co teraz wymyśliłem. Wpiszę teraz, patrzcie, uwaga, dog, uwaga, dog. Będę udawał psa. Będę udawał zwierzaka na Brookhaven. To jest 300 IQ, co wymyśliłem teraz. Dobra, ej, wiecie co? Będę psem. Mogę mieć jakąś głowę psa? Czekaj, uwaga. To działa! Będę udawał psa. Dobra, będę... Patrz, mam głowę psa! Ej, i pójdę do nich jako pies. Ale czekajcie, muszę jeszcze zmienić swój strój. Czyli swoje ubranie muszę jeszcze zmienić, nie? Dobra, no to w takim razie musimy jeszcze zmienić swoje ubranie. To wejdźmy w takim razie tutaj. Czekaj, gdzie tu się ubranie zmienia? Tutaj się zmienia. Okej, teraz piszmy dog. Czekajcie, dog, okej. I teraz patrzymy... O, jest. Zmieniło się. Patrzcie dalej. Wydajemy, tutaj wpiszemy dog, czekaj. Dog, uwaga, zmieniamy się teraz i wyglądam jak pies. Ty dobrej, teraz będę jeszcze chodził na czterech łapach. Czekaj, uwaga, pełzanie. Patrz to. Pies smile slow. Zmieniłem się w psa na Brookhaven. Dobra, idziemy teraz jako pies podglądać Patrycji i Alka. To będzie 300 IQ. Oni się nie skupają, przepraszam, jestem psem, jeszcze będę łaf, łaf. I zatrzymy ich reakcję. Muszę podejść do nich jak najbliżej i zobaczyć, co oni robią. Dobra, no weźmy, wstańmy i szybko pobiegnijmy. Szybko biegniemy jako piesek. To będzie 300 IQ. Idziemy teraz do ich domu, będę udawał bezdomnego psa, że jestem głodny, że chcę się napić i potrzebuję, żeby mnie ktoś nakarmił, więc chcę wejść do środka. O, widzę, tam są. Okej. Dobra, no to czyli oni sobie coś robią tam w domciu. O, i zaparkowali sobie. Jest Alek i tego. Co, ma dwie fury? Ej, co jest na Brookhaven, rady mieć dwie...
Ej, on ma dwa auta! To tak da radę? Ale mamy piękne dekoracje. Nie wiedziałem, już. Że tak da radę, że no, ej. No, tutaj pięknie, romantycznie się zrobiło. To może zjemy jeszcze raz tutaj, tylko dobra, dobra, patrzcie, wiesz, patrzcie. Te dwójkę. Okej, uwaga, podchodzimy, zobaczymy, czy to się uda. Zobaczymy, czy oni w ogóle się nabiorą. Uwaga, podchodzę jako piesek, patrzcie. I pełzam jako pies. Uwaga, uwaga. I... Ej, słyszysz coś? No właśnie, słyszysz jakieś dziwne dźwięki. Ruff, ruff, co, dobija, to dobija, czekaj, ja otworzę. Ruff. Halo? Ej, to jest jakiś pies! Halo, to jest jakiś przebłęda, co, pies słuchaj! Jakiś? Przebłęda, nie wpuszczaj go, no co ty? No nie wiem, słuchaj, ja kocham pieski, może go przygarniemy czy coś. No jeśli bardzo chcesz, no ale no ja bym go musimy... wzięła, weź damy mu wody czy coś. No chodźcie, chodźcie. O, jakiś piesek, chociaż. Właśnie, jakiś piesek, chodź, piesku, no śmiało, wejdź! Puszczają mnie, puszczają mnie. No wejdź. Dobra, dobra. Brzydki ten pies, dziwny jakiś taki, jakiś ja nie wiem. Taki brudny i trochę cuchnie, co nie? Warczy na ciebie. Ej, warczy na ciebie. Ej, stoj, piesku, stoj. Jak on się zachowuje? Halo, piesku, co ty wyrabiasz? Na Alka będę szczekał, nie? Bo ej, wiecie, może bo on głodny ja muszę, jest, ja mu muszę dam go przegonić, coś. Przegonić go muszę. Masz tutaj hamburgera piesku. Karmią mnie, zaraz karmią bananem dostaniesz, jak będziesz karmią grzeczny, mnie, no. Karmią mnie. Dobra, bierze, okej, biorę, patrz, dostałem burgera. No, powinieneś być zadowolony. Grzeczny pies. Ej, czekaj, ja go wezmę ten. Na ręce wezmę go. Chodź, piesku. I co jest, na ręce mi chcecie? Co jest? Patrz, ja mam pieska. Jaki słodziak. No, tylko trochę duży jest, no. Ej, czekaj. No, słodziak, no. No, ja go idę tam wywieźć do góry może, co? Albo na dół pójdę. Ej, gdzie go do góry? Wywieźć. Ej, dobra, co, ale weź go, odstaw, bo ja wiem. A nie wzięłam go. Ej, gdzie ona mnie zabiera, lol? Dobra. Gdzie jesteś, piesku? Patrz. Zostaw. Ej, on cię gryzie. Ej, to zagryzę go. Zagryzę go. Ej, czekaj, coś wyciągnę. Ej, no weźmy go, wywalmy z tego domu. Mieliśmy razem we dwójkę spędzić czas, a no, nie jakiś właśnie, pies mi tu masz rację, mieliśmy obejrzeć film sobie właśnie, dziewczyny, no tu... Ej, piesku, wynocha stąd, ale już. Weź ale go już. Za dom, grzecznie, bo inaczej stąd wylecisz. Ej, oni chcą mnie wyrzucić, dobra, muszę uważać, bo oni chcą mnie wyrzucić. Dobra, muszę troszeczkę, wiecie, udawać takiego psa. Spróbuję pogryźć Alka. Spróbuję go pogryźć, no tak, bo jakiś on mnie... niewytresowany ten pies. Ej, zostaw moje prezenty tutaj, on trochę nam brudzi. Ten pies jest jakiś brudny po prostu i cuchnie. Brudny co? Ja od początku nie chciałem. To niech mnie wykąpią wtedy. No niech mnie dobra, wykąpią wiesz wtedy. Co? Ja nie wiem, no żal mi go wyrzucić od razu, może pójdę go pierw jakoś, nie wiem, wykąpać czy coś? O, może chcą mnie wykąpać, dobra, pójdę wykąpać. Chodź na opkę, chodź na opkę. Do wanny. Ej, jakby Alek jego uchlapie wodą, ty, to będzie dobra. Dobra, idziemy w takim razie, chodź, tutaj chyba trzeba wejść. Ej, gdzie ona mnie woła? Chyba, gdzie jest łazienka? A tutaj? Ja nie wiem, gdzie jest łazienka. A oni szukają łazienki. Tu jest łazienka, piesku, chodź. Okej, idę, oni chcą mnie wykąpać jako ale psa. Ale chodź, nie denerwuj się, dobra. Będziemy ochlapię razem go kąpać. Ochlapię go, oni chcą mi napuszyć wodę. Gdzie ty masz łazienkę? Tu ja już włączyłam wodę, nie się myję. Tu jestem, woda. Tu. I naskoczę. Gdzie? Ej, tutaj, zaraz mokrym psem, bo jestem mokry, nie? To naskoczę na Alka, to będzie 300 IQ, ty, dobra. Tak, ja go tu umyję zaraz. Nie, dobra. Dobra, wezmę tutaj coś do mycia. Ona mnie myje. Okej, elegancko. Co jest grane? Myjemy szczotką. Masz tutaj, bo nie wiem, co ty no tam masz za kołduny. Uwaga, i sama tylko, sierść nie jak, ale jak Alek podejdzie, to go na niego naskoczę mokrym psem. O, ale się zdenerwuje. Dobra, i co z tym psem robimy? No weź w ogóle... go wytrzyj ręcznikiem, weź ręcznik, wytrzyj ja go. Ja mam go wytrzyć, daj mi ręcznik, ja nie no mam, to nie masz, to weź coś, weź. Zaraz na niego naskoczę, uwaga i... Dobra, czekaj, zaraz posłucham ręcznik. Ręcznika. Bierze, ręcznik bierze, dobra, ale na niego naskoczę zaraz. Gdzie on jest? To jest ręcznik? Nie, to nie jest ręcznik. No, weź coś, byle co? Uwaga. Jakiś kot, czy to, nie? Gazetą go wytrę, chodź tutaj. 3, 2, 1 i... Ej, no, jesteś, co się słuchasz, no. Ej, kałuże robisz, kałuże! No masakra, zostaw, zejdź ze mnie. Jak ty się zachowujesz? Kałuże robię. Nie, no masakra, cały mokry jest. Ja się wkurzyłam. Ej, mogę coś tu kliknąć, czy nie? Ej, nie mogę tego kliknąć, szkoda. Ty, może bym coś mógł kliknąć tym. No Patrycja, albo ten pies, albo ja. Albo go wywrócę z domu, albo ja wychodzę, bo już mam dosyć, serio. Spowoduje im pożar, to będzie kozackie. Ej, wywrócę to, czekajcie, będę skakał. Skaczę na telewizor i im wywalę pożar, poważnie. Uwaga, teraz skoczę i... Dawala, telewizor, patrzcie, dawala. Zrobiło się, coś płonie. Ej, co się dzieje? Ej, pali się. Ej, płonie dom. Pożar to przez tego psa! Szybko wygonić go! Dzwonimy po straż pożarną! Dzwoń po straż pożarną, ja wychodzę z domu, uciekam!
Ej, ta z gaśnicą biega! Ta z gaśnicą biega! Szybko gaśnij to, kelnerki, gaśnij to! Co jest grane, dobra. Taka ja mam straż pożarną. Straż pożarna przyjechała, co jest grane? Gdzie jest ten pies? Wygonić go natychmiast, a mi spalił chatę prawie, że... Wjechał we mnie autem, Wjechał we mnie, oni mnie wywalają z domu. O, dawaj ci zły psie. O nie, dawaj, wywalają mnie. Stąd. O ty, nie, ja idę wracam z powrotem, wracam z powrotem. O nie, ale już! O nie, przepraszam, nie ma miejsca dla ciebie, psie! O nie! Co mi zrobiłeś, mam same straty przy ciebie, poszedł mi, ale oni przyganiają mnie. Dobra. Ale już, poszedł, idź, wylocha, okay, wywalili mnie. Ej, trochę za bardzo przegiąłem, widzowie. Chodź, zamknij drzwi, Patrycja, chyba nie wlazł. Mam taki pomysł, teraz ci to wynagrodzę i się ładnie ubierzemy. Oni, słuchajcie, ja za bardzo przesadziłem. Ja zrobiłem im pożar, ja za bardzo przesadziłem i oni mnie wyrzucili. I teraz jak ja wrócę, jak oni psa nie chcą. Oni teraz psa nie chcą. Bingo, będę kotem. Zmienię się teraz w kota. Ej, dobra, to będzie 300 IQ, zmienię się w kota. Ja zmienię się teraz normalnego siebie. Czekaj, uwaga, jak się zmienić normalnego siebie. Będę teraz kotem, 300 IQ. Czekaj, teraz tutaj, jestem teraz normalny siebie. Dobra, patrzcie, jestem teraz normalny. Dobra, patrzcie, teraz tutaj jestem. Przebiorę się z tyłu tutaj. Wejdźmy sobie do edycji i teraz poszukajmy coś na kota. Czyli wpisujemy cat po angielsku. O, coś wyskoczyło. A koty są takie słodkie, takie piękne. Ja będę takim słodziutkim koteczkem. Miau. Dobra, weźmy sobie może takiego. Czekaj, co to będzie? Kota mam na głowie, ale nie, ja muszę mieć głowę kota. Głowę kota muszę mieć, nie? No, weźmy sobie, wpiszmy kat, uwaga, żeby mieć głowę kota. Może takim będę kot. Jaka głowa kota? Co jest? No, weźmy może coś innego. Dajmy może takiego tutaj. Nie, ten brzydki jest, co? Ale jest ciemno nadal jeszcze na Brookhaven. Dobra, weźmy, zobaczmy sobie tutaj tą głowę. Tego kota nie. Da, to zobaczmy jakiegoś innego. Może tego kota? Czekaj. Nie, tutaj nie ma. O, zrobiło się jasno w ogóle, lul. Dobra, zrobiło się... Dobra, idziemy. Idziemy teraz z koteczkiem. Oni tam są, w takim razie podejdźmy. Czekaj, muszę szybciej podejść, dobra. I będziemy miauczeć. Ciekawe, czy teraz mnie przygarną do domu. Dobra, pełzanie, uwaga. I teraz idziemy. Uwaga, tam jakaś... Woda leci czy coś? Dobra, podchodzimy. Miau, miau, ale miau. Ładnie wyglądam, co? Miau, miau. Wyglądasz pięknie, powiem ci. A jak ja wyglądam? Bo się specjalnie dla ciebie wyszukowałem. No zobacz, no, jaki garnitur. No fajnie, ładnie wyglądasz. No. Ej. No powiem ci, że dzisiaj normalnie para idealna. Dawaj, siadamy, obejrzymy jakiś film. Dobra. Co, Patrycja tak się udekorowała? Ej, co jest? Co dzisiaj obejrzymy? Może jakąś komedię romantyczną, czy coś takiego? Możesz wybrać. Co dobra, jest? Dobra, to czekaj, ja coś wybiorę. Ej, oni razem siedzą i chcą oglądać telewizor razem, co na... Ej, dlaczego tak się Patty ubrała? Ona się tak nigdy nie ubiera, Patrycja. Ona się tak nigdy nie ubiera, widzowie, Patrycja tak się nie ubiera. O, może film o wakacjach obejrzymy, tam są nastolatkowie. Oj, może polecimy razem na wakacje. No dobra, i kiedy? Albo gdzie? Może czekaj, ja wybiorę. Moim marzeniem jest Portugalia. Do Portugalii, ale to w lato, tak się ubiera, Patrycja. Oni są zbyt blisko siebie. Co on ale chce od mojej dziewczyny? Muszę wejść jako kotem. Dobra, siadaj, sam już tak stała. Ich normalnie podgląda, czekaj. Miau, miau. Może usiądzie, a może tak by się przybliżyła trochę bardziej. Słyszę jakiś hałas, poczekaj. Ej. Znowu mi coś przeszkadza, masakra. Halo. Ej, to jest jakiś kot, zobacz, nie, ten nie wpuszczaj żadnych zwierząt, już wcześniej się nieśmiało. Ale poczekaj, bo ten kotek jest przesłodki, zobacz, jaki on jest słodki. Jest słodki, no, fajnie chodź, wygląda. Kotku, koteczku. O, puszczał mnie. No weź, ja ci daję, chodź tutaj na rączki. To żeby nie było jak z tym psem, dobra? Tak no, uważajmy dobra, no. Lepiej. Chodź, kotku, ja nie wiem, o co wychodzi, masz mleko, może on nie ma siły. No chyba nie, to zostawmy go może lepiej, wiesz? O, nie wiem, co się dzieje z tym kotem, on jest naprawdę chyba słaby. Ej, ty wlazł. Masz mleko, kocie. Ja nie mogę, to jest niby zbyt mocne. Słodki kotek, ja kocham koty, ale boję się, bo tam by tym siedź się stało. Miau, potrzebuję domu. Ej, co ten kot trzyma w ręku? Ej, zobacz, co on trzyma w ręku. Ej, co ma w łapkach? Ej, co to jest? Czy to widzisz? Ej, bo ja może coś schowałem. Dobra.
To była kamera? Czy mi się wydawało? Co czekaj? Oni zobaczyli moją tą lornetkę. Lornetkę zobaczyli, dobra, muszę uważać. To było dziwne, to było okay. Dziwne też, ale nie wiem. Cicho, chyba cicho, nam się coś, przewidziało dobra. To. Dobra, to o niech on tu sobie lornetkę. Siedzi, nie, zostawmy go, niech odpoczywa, dobra. A my obejrzymy dalej film. O, tak. Usiądź ze mną. Popcorn, ja mam Izaka, zobacz. Ej, oni patrzą na ciebie, udaje kota. No oni je przyjęli do domu, widzowie, czyli myślą, że jestem serio kotem, nie? Tylko leci woda. Czekaj, ta woda mnie wkurza, ja ją zakręcę. Dobra, ej, oni pomyśleli, że ja jestem serio kotem. Gdzie idziesz, kocie? Gdzie ty idziesz, kocie? A tu jest jakaś... Ej, co jest? A mogę do Patty? Ej, mogę ją wsiąść? Czekaj. Biorę tak, że na tego? Czy nie? Nie mogę. Dobra, idziemy teraz tak. Ona idzie za mną, ona mnie chce nosić. Ej, co jest? Patrz, ona mnie nosi! Kota wzięłam! Co jest grane? No kota, jaki on duży jest! Ej, jest? No on jest mega wielki, to jest największy kot, jakiego widziałem. Ej, poczekaj, ja go ten... Na głowę mnie wzięła, co ja ona mi robi? Z nim je zjadę. O, ej, na głowę mnie wzięła jako kota, patrz, gdzie ona mnie zaprowadziła. Co? Koszykówka ej, czekaj, w tym domu jest? Ja go wrzucę do wody, bo on cuchnie, patrz, o, ej, czekaj. Ej, co jest? Rzuciłem mnie do basenu. Ej, czemu ten dom miał koszykówkę w ogóle? I patrz, wodę, patrz, pływam. O nie, miau, nie umiem pływać! Nie umiem pływać! Ale pomocy, bo ja chyba utopiłam kota! Nie! Zjechać mi do danu! Jadę, już biegnę! Miau! To się stało! Nie! Coś ty narobiła! Potrzebuję pomocy! Utopiłaś kota! Chyba po nim już! No to co teraz? No bo jest rozłapie jakiś ponton, czy co, jak nie ponton? Wiem. Jak ponton? Skoro czy ponton wezmą? To góry do gazy pływa. No jak mówię, co za nogi, ja bo mnie nie uratują. No chwyćcie ja mnie za nogi, bo mnie nie uratujecie, no. Czekaj, wrzucę mu tego. Ponton, czekaj, ponton mam. A nie, to jest rogalik. Czekaj, ja skoczę po niego, skakuję po niego. Zepsułem, ej, będzie miała całą mokrą spódniczkę, to dobrze, sukienkę. Poświęcę się dobra, na dobra, niego, uwaga. O, łapie tutaj. Mnie, jest. O, wzięła mnie, patrzcie, wyciąga o, mnie. Mam. Wyciągnęła mnie, okej, dobra. Dobra, ale nie zbliwaj się, cała mokra się, spódniczka, cała jesteś, mokra spódniczka. Ha. No dobra, no, już tam cały się poświęciłam, dlatego... Się zmył. Ale aj, i tak dobrze. Mnie lubisz, co nie? No lubię cię, ale no... Lubi? Jesteś sama mokra teraz, idź się przebierz może. Dobra, lubi? Idę się przebrać, zaraz ej, wracam. Co? Zaraz idzie się przebrać dla Alka? Słyszeliście, co ona powiedziała? Że ona, że Alek ją lubi, a Patrycja idzie się przebrać? Ej, muszę to jakoś przerwać. Muszę jakoś to przerwać, ja teraz się wkurzyłem. To tak nie może być, że oni tak są blisko siebie. No, weźmy teraz tutaj, ej, gdzie, jak tu zjechać, gdzie jestem teraz? Tu można piętra w ogóle mieć? Tu jedno, drugie, trzecie? Ile tu jest pięter, lol, tu jest na dół? Tu jest basen, patrzcie to. Ej, ile ona ma tu rzeczy? Czekaj, tu nie jest to. Alek sobie siedzi tutaj. Ej, skoczył na głowę, czekaj. On tu jest, on tu jest. On se śpi. On się położył. Teraz stanę, czekaj. Żeby Patrycja teraz nie przyszła, ja wezmę se stanę. Czekaj. On mnie nie widzi, dobra. Jestem kotem. Łapaczki w górę. Subiki. A czekajcie, wezmę sikerę. Czekaj, dobra. Będzie widzieć diamenty. Zwalaj z tego domu, poważnie. Wyrzucam go z domu. Chodź mnie z siekierą, biję, zostaw mnie. Zjadam cię, zwalaj z tego domu. Wywalaj, jest, uciekał, jedzie, odjeżdżaj stąd. Jest, udało się. Jest, odjechał, przegoniłem go. Jest. Ale Smile Slow Team. Smile Slow Team rządzi! Smile Slow Team! Patrycja? Kocie? Co ty robisz tą siekierą? Kocie, zostaw mnie, nie rób. Patrycja, to nie jest tak, sądzisz to, co? To byłem ja? No? To był ja, Smile Slow. Ale... Ty jesteś kotem? No. Udawałem, jak to się patrz. Stało? Ej, zaraz ci pokażę. Jak ty się zrobiłeś kotem? Czemu? To jestem ja. To ty! To dlaczego ja się przebrałeś za kota? Wszystko widziałem, wszystko podglądałem i wszystko widziałem ale, i przegoniłem twojego tak, Alka. To nie tak, to bo my chcieliśmy coś zaplanować, ale ty nie miałeś się dowiedzieć. Wszystko się dowiedziałem i widziałem was i wszystko się dowiedziałem i widzowie też widzieli. No ale to nie jest tak, to tego spotkanie było, no przecież weź. Nie, foch, obrażam się na ciebie i z tą no nie gadam. Nie obrażaj się, przecież to było tylko spotkanie z Alkiem, z kolegą i tyle, no nie jeju, no. Nie gadam z tobą tydzień teraz. Tydzień? Pa, pa.
Na razie. No weź, no nie obrażaj się, no wyjaśnimy tobie to, no przestań. Pa, na razie, Baryce mnie wkurzyła i zostań sobie na chacie. Na razie. Na razie. Wkurzyła mnie, więc idę, widzowie. A wy, widzowie, możecie pójść na moją piosenkę. Zapraszam, Smile Soul Tańczy już dostępna. Wpadajcie, zobaczyć i Smile Soul Team, nowa kolekcja na sklepie. Wpadajcie, zobaczyć i widzimy się jutro. Odcinki codziennie. Smile Soul Team!